No i witam wszystkich wreszcie z filmu z rozpoczęcia zasiewów kukurydzy. Na początek szykuję sobie tak około 11,5 hektara na sobotę. Dzisiaj jest czwartek, około południa i zaczynam z nawozami. Nawożenie takie mocno zachowawcze, można powiedzieć 170 kg saleczaku na hektar i 100 kg soli potasowej. Do tego dojdzie ze 100 kg polidapu, może troszkę ponad 100 podsiewać. No, ciepliło się zdecydowanie, już tej nocy nie było przymrozku, także już trochę przyjemniej, więc można myśleć o zasiewach. Troszeczkę obeschło po ostatnich opadach, także dzisiaj jest czwartek, bym rozsiał nawozy, jutro by poszła uprawka, to by w miejscach, gdzie jest wilgotniej, by ta ziemia fajnie mi doschła. Chociażby mam taką nadzieję. No i już by wtedy fajnie się tutaj siało. Ta działka przeznaczona jest pod pioniera. Nie wiem jeszcze, czy ona będzie na ziarno, czy na kiszonkę, ale po prostu sprawdzę, co tutaj pionier potrafi. Tu jest gleba naprawdę zróżnicowana. Tutaj jest dosyć taka lżejsza. Tam widać, gdzie ciemniejsza, troszeczkę mineralna bardziej, taka podchodząca pod mineralną. Ale o dziwo bałem się, że tutaj na tym dołku będzie kiepsko, gdzie jest ta mineralna, że to wyorze, będą problemy, ale jest dosyć stabilnie, bo tam na końcu działki jest rzeczka płynie, która fajnie ten nadmiar wilgoci odbiera. Tak więc jeszcze dochodzi do tego, że te ostatnie opady nam mocno nie pokrzyżowały planów, bo pod spodem z zimy nie było tej wody i wszystko błyskawicznie powsiąkało, nawet jak gdzieś ta woda stanęła, to zdążyło to wszystko powsiąkać. Także tymczasem rozrzucam nawozy i za niedługo to rozrzucę. Tutaj tonę mam saleczaku na te 5 z haczykiem, pozostałe 5 z haczykiem mam tu 5,60, pozostałe 5,60, prawie 6 mam rozrzucone w 1, 2, 3, 4 działkach, a jakby doliczyć to, co droga przycina, no to w 6 działkach, także bardzo ciekawe pola, także, ale chcę te takie drobiazgi blisko domu posiać sobie wcześniej, a później zostawić sobie takie większe działki, żeby no po prostu jak już ruszy sezon na pełno z sianiem, to nie tracić czasu na takie ogonki. Powiem wam, że dosyć uważnie zagrałem, bo zespałem pełniutki siewnik 1,5 tony saleczaczku, a nie mam z przodu klocka, także jest nieciekawie, ale stabilnie jednak troszeczkę, tak? Da się jechać, ale szału nie ma, także na przyszłość na pewno nie będę tej metody stosował i nikomu nie polecam. Aczkolwiek tak wyszło, że jednak zwiększy jeszcze działkę hektar przyszłą dołożę, czyli około 13 hektarów będzie w sobotę, jeżeli się nie wyrobię w sobotę, bo to już nie może być, tak? Sobota, weekend, wiadomo. To w poniedziałek dokończę. Nie powinienem tego robić, ale ciul, znowu nasypałem 3 fiksy i nie zaczepiłem obciążnika, no z tego względu, że tak mi wypada, no. 3 całe bigi jest za dużo na 13 hektarów, ale to tylko z tego względu, że tak oszczędzam, bo ogólnie to by nie było za dużo nawet i za mało. Tak więc witam was dnia kolejnego. Właśnie leci uprawka pod kukurydzę tym oto kombinowanym, lepionym agregacikiem. Robimy tym, co mamy, ale na takie ziemie i to doprawi. W międzyczasie tam tato robi T1 i R1 plus jakąś tam odżyweczkę na zboża od zimy, niestety tylko na 4 hektary, bo jedna działka 2-hektarowa jest za mokra i nie ma opcji tam wjechać, więc tutaj no, wykonywane jest gdzie się da. To jest już na ostatnią chwilę, więc tak przed podpięciem już siewnika do kukurydzy zrobi się tą T1 na tych dwóch działkach 2-hektarowych i zobaczymy, co to przyniesie. A ja tymczasem uprawiam, jak najwięcej dzisiaj chcę uprawić. Ogólnie jeśli chodzi o agregat, to jakiś tam większy bardzo mocno nie jest potrzebny, z tego względu, że i tym zdąży się przed siewnikiem spokojnie
uprawić, bo jutro będzie pewnie tata uprawiał, a ja będę siał, taki jest zamysł. A ile się da dzisiaj, jak najwięcej zechcę uprawić, chociażby połowę, i sobie leniutko uczepię siewnik i wyjadę do siania. Taki jest plan, już kukurydza jest gotowa, nawozy gotowe, także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ile dzisiaj mi się uda. Jeszcze mam godzinę 15 do dojenia, także coś nie coś zrobię. No i witam w piątkowy wieczorek. Po obrządku wziąłem się za uprawę tej największej działki, 5,60. Generalnie dzisiaj będzie ponad połowa zrobiona. Zostaną mi tylko 3 działki na jutro. Mi w sumie pewnie tacie zostaną do uprawy 3 działki od powierzchni zbliżonej do tej jednej, tak? Zobaczę, jak mi tu z nią pójdzie. To jest już po 18, jak do 20 ją ogarnę, przed 20 to jeszcze jedną działeczkę sobie zrobię, 1,5 hektara, i zostaną jutro tylko dwie, około 3,5-3,70, gdzieś tak, tych dwóch działeczek zostanie, także naprawdę niewiele, tylko że na jednej, na Nowej Dzierżawie, trzeba będzie troszeczkę z rana zebrać kamieni, także to troszeczkę organizacyjnie mi tutaj naknoci. Co do warunków do zasiewów i do uprawy, to są, można powiedzieć, że idealne. Ziemia wilgotność, wilgoć jeszcze w sobie ma, nigdzie nie lgnie. Kurzyć się na piasku to zawsze będzie się kurzyło, tak? Bo jak tam by na piasku się nie kurzyło, no to tutaj by się nie dało przejechać, to jest analogia, ale gleba jest rozgrzana, także okej. Agregat, jeszcze agregat ten ciekawy, ma 4,2 metra szerokości po modernizacji z 2,80. Jego największym minusem jest to, że trzeba go składać i rozkładać ręcznie, a przy wielu takich mniejszych działkach to się robi kłopotliwe, bo tak jak tutaj do tej jednej to się zajedzie, zrobi i się, można powiedzieć, człowiek nie namęczy, nie odczuje tego. I ogólnie był trochę męki w głowie i nadal mam, czy po prostu nie kupić sobie takiego agregatu do płytkiej uprawy, tyle co pod kukurydzę, i pozostać przy tej technologii orkowej. Jednakże no, cena czegoś fajnego, no powiedzmy sobie takiej 6-metrowej maszyny, no bo już mniejszej to chyba nie ma sensu kupować, pod dużą waltrę kupić sobie agregat, no to trzeba 40-45 tysięcy netto wyładować, także to też już są spore koszta. Jest również też opcja zakupu używanego agregatu i nad tym się zastanawiałem. Są różne ciekawe koncepcje, wade, sztady fajne, półzawieszane. No to tam już około 8 metrów szerokości roboczej, ale tego się nie boję. No też można coś, jakieś czeskie wynalazki, czy ogólnie coś z bloku wschodniego, forsznity, nie forsznity. No też jest czym wybierać, tak? Tylko sam właśnie nie wiem, czy iść w kierunku czegoś takiego tańszego na przeczekanie, czy już kupić coś lepszego na dłużej. No i wykrakałem. Jest pewna usterka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Z tej ośki wiele nie zostało. Kurczę blade. Co tu robić? Za późno się dopatrzyłem. Ale już ciort, zostało niewiele. Może jakoś to się utrzyma. Jak nie, to i tak trzeba będzie jeszcze raz lecieć. Także wiele nie stracę. A tam tragedia chyba się nie stanie, bo ewentualnie wałek się wypnie i zablokuje się i wszystko w temacie i wypadnie przy podniesieniu. Tak mi się wydaje, jakby się ujebało, ale dobra, zaryzykuję. Generalnie co zauważyłem, że kiedy był ciągnik z ładowaczem podpiętym, to się go brało do agregatu, była uczepiona łyżka i ewentualne kamyki można było pozbierać. A teraz widzę potrzebę konstrukcji jakiejś tam, powiedzmy sobie, łyżki naprzód, jakiegoś tam zasobnika na przedni tuz, że po prostu jakieś skrzynki zwykłej, tak, żeby tu wrzucać kamienie. Najprościej by było ze starej łyżki od ładowacza tego Tour 1 na łyżkę, coś takiego. Jakby ktoś miał w okolicy w dobrych pieniążkach, to bym przytulił, bo by tylko trzeba było dospawać uszy i wio, tak, i by to działało. Także mam nadzieję, że to mi wytrzyma i kończę tą mękę na dzisiaj. Miałem w planie jeszcze jeden kawałek, ale
No, aby to skończyć. Wiecie co? Pięknie wygląda takie całe pole uprawione, równiutkie, gładziutkie. Już noc nadchodzi i niestety muszę kończyć. To jest ostatnia działka, choć chciałem jeszcze jedną zrobić, ale no, ten wałek wytrzymał. Na słowo honoru wytrzymał. Nie wiem, jak ja z nim dojadę. Ukręciła się ta ośka, obcięło ją, ale udało się do końca uprawić, także będzie jutro odstawiony. Niestety ten agregat, nie będzie czasu nad nim siedzieć, szkoda czasu, właśnie uczepi się talerzówę i talerzówą się uprawi. W wolnej chwili się w poniedziałek może się znajdzie chwilka i to się naprawi, bo to też trzeba chwilkę posiedzieć, cały ten czop, całą tą oś jakoś spawać, jakoś to polepić, ewentualnie wyrzucić ten wałek i robić jednym, tak, też to jest opcja, nie ma tragedii. Ale cóż, jest godzina 20, jutro też jest dzień, jutro ciężki dzień, nie czeka. Także zjeżdżam, nie kombinuję i tyle z uprawy. Jutro będzie siew. Także witam w sobotni poranek 30 kwietnia, pierwszy dzień siewu kukurydzy. Już siewnik jest przygotowany, ustawiony, przesmarowany, czeka na siew. Teraz będę zasypywał nasiona, no i niestety muszę poczekać na ładowarkę, żeby wrzucić nawóz. Ładowarka jest na polu, tata z pomocnikiem zbierają kamienie z jednej działki, tam kilka największych, a ja w tym czasie przygotowuję maszyny, no i też zestaw numer 2 do uprawy awaryjnej. Jednak nie talerzówka, a zwykły kultywator i brona na ten piach, nie ma co tutaj tej talerzówki zapuszczać, no bo to ona będzie się topić w tym piachu, a nie to jest na celu, bo nie trzeba tu jakoś specjalnie mocno tego doprawiać, wystarczy zwykły kultywator i brona, także takie archaiczne narzędzie, ale awaryjnie się przydaje, bo dzisiaj nie ma czasu po prostu kleić tamtego wałka, więc te ostatnie 5 hektarów, co na dzisiaj przygotowane, to zrobi się tym. Nie ma to jakiegoś większego problemu, jak widzicie, rozszerzony jest ten kultywator na 3 metry, 3 z haczykiem, nawet do tego brona ciężka 3 trójpolowa i po prostu to wystarczy, żeby uprawić ten piach pod zasiew kukurydzy spokojnie. No gorzej będzie po prostu, jak po agregacie, trochę znaczników pilnować, bo ślady po bronie uprawa jest wzdłuż, a przy wałkach w poprzek. Wtedy fajniej się znacznik odcina, ale to myślę, że w taką świeżo uprawianą nie będę wjeżdżał, tylko w lekko przeschniętą, więc już będzie na pewno się znacznik odznaczał. Także co, zasypuję ziarno, czekam na ładowarkę i w drogę. Także ruszają siewy kukurydzy, jesteśmy na polu, jak mówiłem, zaczynam od tej działki 5-6 hektara, odmiana Pionier P9241, 5 worków mam wsypane tej odmiany, no i halka na dokładkę. Obsada planowana 77-78 tysięcy na hektar, zawsze siałem 82-83, tak mniej więcej wychodziło, ale w zeszłym roku już próby były z mniejszą obsadą i dawało to radę, także myślę, że źle nie zrobię, a zawsze tam jedną, dwie jednostki na tym obszarze sobie przyoszczędzę. Także siewnik już jest przygotowany, znaczniki rozłożone. Można ruszać. Na początku zaczynam tą działkę 3 razy w koło z poprzeczniakami, a później od jednej strony lecę i zostaje trochę klina. Nie mam GPS-u, muszę na oko siać. Jako tako tam wychodzi, idealnie nie jest. Ale nikt z tego strzelał nie będzie, tak? Aby opryskiwaczem trafić między rzędzie i heja, tak? I niech rośnie. Tutaj w tym roku ochrona będzie powschodowa, nie przedschodowa. Z tego względu, że powschodowa ma szersze spektrum działania. No i jest sporo tańsze. No i dobra, po obiadku robimy drugą działkę. Tutaj jest 1,5 hektara pola. Zaczyna się w jednej wsi, a kończy w drugiej. To jest ponad kilometr grubo, ponad kilometr długości i przedziela to droga i rów. Tam za drogą, za moimi plecami, to jest niedużo parapetarów. Nawet do dopłat to się nie kwalifikuje, ale zasiek trzeba, tak? A tutaj tą część rów przedziela. Tak to kurde wygląda. Było tutaj, jak widać, uprawiane już kultywatorem i broną.
nie ma co tutaj złego słowa powiedzieć, nic zarzucić co do uprawy. Co do znacznika, tak jak mówiłem, będzie wyraźnie, bo ziemia już przeschła, nie jest świeżo uprawione, wjeżdżane i znacznik też będzie widoczny. Dobra, także tymczasem ja sieję, bo pokrzywię i będzie wstyd. Tak więc witam po obrządkowej przerwie. Tutaj jestem na tej działce, ona jest przedzielona przez drogę, jeszcze słup do ominięcia, także całkiem wesoło. Generalnie tutaj były kamienie zbierane dzisiaj rano, a po uprawie ich trochę się znowu pokazało, jakby posiane były, ale nie ma czasu drugi raz zbierać, także trzeba będzie ostrożnie siać, zatrzymywać się i odrzucać te kamyki, część na obciążnik wziąć i przewieźć do brzega jakieś większe, a mniejsze jakieś omijać czy odrzucać i jakoś to pójdzie, tak? Wcześniej sobie posiałem już przed chwilą właśnie 80-arową działkę, tam było więcej kręcenia jak roboty, a że blisko tego, także nie wyłączałem wałka, żeby z tarcz mi ziarna nie pospadały. Przejechałem tutaj i na początek zacznę od tej małej, a później już zostanie to większe i troszkę lepsze sianie, także generalnie zostało mi około 5 hektarów jeszcze do posiania, a posiane jest blisko 8. No i co to się stanęło? Nie skończyłem tamtej działki zakamienionej. Dwa razy przeszedłem przez drogę, też ten długi kawałek. No i znacznik ucierpiał na którymś z kamieni, ale on był i tak naruszony rok temu, bo mi się przysnęło i lekko go z lim zahaczyłem o słup, także taka była historia i na szybko rok temu, pamiętam, naspawałem płaskownik. No i paręnaście ładnych, czy parę dziesiąt hektarów tak zasiało. Nie było problemu, aż do dzisiaj na tym kamieniu jakimś. No, nie dość, że puścił tu spaw u góry na tym płaskowniku, to jeszcze od dołu ten profil, no, ucierpiał, ale podspawaliśmy go statą na szybko, jeszcze wzmocniliśmy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wytrzyma i oby poniedziałek wytrzymał. Jeszcze dobrze, jakby środę to wytrzymało. Jak już środę wytrzyma, to już będzie czas to zrobić dobrze, czyli wyciąć ten uszkodzony profil i wstawić w to miejsce nowy. Nie jest to nic skomplikowanego, nie jest nic trudnego. No on troszeczkę jest pokrzywiony, już go się idealnie nie zrobi, ale znaczyć będzie znaczył dalej. Także 1,5 hektara mi zostało. Jest tutaj gdzieś jest 1,5 hektarowa działka, wąska, długa. Szybko, fajnie się będzie siało, około godziny. Także nie przedłużając, to dzisiaj zrobię i wystarczy, będzie zrobione gdzieś około 9,5 hektara, także nawet fajnie może być, jak na pierwszy dzień rozruchowy, nie jest źle. No i dobra, dzisiaj zakończona robota, posiane pole. Tak w sumie dzisiaj ponad 9 hektarów, około 9,5 zasiałem, żeby nie ta usterka i nie te kamienie, no to jeszcze 2 hektary bym spokojnie dorobił, no ale niestety się nie udało, jest już po 20, także szkoda mi się wnika w tamte kamienie, trzeba poniedziałek zacząć po prostu od wyzbierania tamtych kamieni i dopiero wjechać, próbować to siać i nie kombinować i no naprawdę nie ma takiego mocnego pośpiechu, aczkolwiek środa się zapowiada ciekawie, ale w poniedziałek myślę, że poogarniam, co mam ogarnąć, czyli dokończę te sianie, jeszcze znajomemu 2,5 hektara posiać, plus tam inne prace i będzie można zacząć majówkę, kończyć majówkę we wtorek i od środy znowu. Od środy ostro znowu będzie zasiewanie, także nie przedłużam. Już siewnik poskładany, znaczniki poskładane, znacznik ten, jak widzicie, wytrzymał, więc okej, spadam na kolację, do zobaczenia w kolejnym filmie.